Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji zdalnej. Tematem dzisiejszych zajęć będzie potęga o wykładniku całkowitym ujemnym. I mamy tutaj definicję. Dla a i b różnych od zera i n należących do naturalnych, gdzie x i y należy do całkowitych, mamy następującą zależność. A do minus n tej równa się 1 przez a do n tej. I to jest właśnie potęga o wykładniku całkowitym ujemnym. Tutaj mamy zależność, jeżeli pojawi nam się ułamek, wystarczy do góry nogami sobie po prostu przekręcić, wtedy znika minus. A tutaj mamy 5 praw działań, które zastosujemy w zadaniu drugim. I te prawa działań były w temacie, gdzie mówiliśmy o wykładniku, o potędze wykładniku naturalnym. I przejdźmy do zadań. Mamy zadanie pierwsze, 6 do minus pierwszej. 6 do minus pierwszej, korzystamy sobie z tej definicji, to jest 1 przez 6 do pierwszej, czyli 1 szósta. I koniec zadania. Teraz mamy minus 4 do minus trzeciej, to jest to samo co, minus przepisujemy, a tutaj piszemy 1 przez 4 do trzeciej. Równa się to wszystko minus 1, a 4 do trzeciej to jest w matematyce 4 razy 4 razy 4. Możemy do tego użyć kalkulatora, chyba że znamy na pamięć, no to będzie 64. Teraz kolejny, minus 7 do minus drugiej. Zobaczcie, że minus 7 jest w nawiasie, czyli piszę sobie 1 przez minus 7 do kwadratu, czyli piszę sobie 1, a minus 7 do kwadratu to będzie 49. Teraz kolejny przykład, zobaczcie, że minus jest poza, nie ma tutaj żadnego nawiasu, czyli jest on przepisywany, a tutaj piszemy sobie 1 przez 2 do potęgi czwartej. I znowu minus przepisujemy, a do czwartej podnosimy tylko dwójkę, czyli to jest 2 razy 2 razy 2 razy 2 i to będzie 16. Teraz mamy ułamek do potęgi minus trzeciej. Możemy zastosować tą zależność, chociaż uwaga, gdyby ktoś robił zgodnie z tym wzorem, to też wyjdzie mu dobrze. Dlatego my sobie zastosujemy tą zależność, żeby tutaj sobie ją utrwalić. Czyli mamy tak, 5 siódmych do minus trzeciej, to jest to samo co 7 piątych do potęgi trzeciej. I teraz podnosimy do potęgi trzeciej, tutaj każde możemy osobno podnieść, 7 razy 7 razy 7 to jest 343, a 5 do trzeciej to 125. I taki wynik możemy tutaj zostawić. Teraz uwaga, minus stoi tylko przy czwórce. Czyli 4 do minus pierwszej to jest 1 przez 4, ale to wszystko dzielone jest przez 6. Czyli to jest 1 czwarta podzielić na 6, a dzielenie przez 6 to jest mnożenie razy 1 szóstą, czyli to jest 1 dwudziesta czwarta. Dalej mamy minus w tym miejscu, czyli 8 możemy przypisać, a 5 do minus pierwszej to 1 piąta. Czyli mamy 8 podzielić na 1 piątą, a dzielenie przez 1 piątą to mnożenie przez odwrotność, czyli 8 razy 5, czyli 40. Dalej mamy minus 1 siódmą do minus drugiej, czyli możemy zamienić na odwrót, ale pamiętamy, że ten minus cały czas tam będzie. Czyli mamy minus 7 pierwszych do potęgi drugiej, minus i kwadrat się skrócą, czyli zostanie 7 do kwadratu, czyli 49. Teraz próbujemy kolejne. Co robić w sytuacji, kiedy pojawia się ułamek dziesiętny? Możemy zamienić go na ułamek zwykły. Czyli mamy 2 dziesiąte do potęgi minus trzeciej. 2 dziesiąte to jest to samo co 1 piąta do minus trzeciej, a 1 piąta do góry nogami to jest 5 pierwszych. Oczywiście można pisać 5 pierwszych albo 5. Czyli to jest 5 do trzeciej, czyli 125. Teraz mamy tutaj 1,1 to jest to samo co 1 cała i 1 dziesiąta. Można też robić fajny trik, jeżeli chcemy to szybko zamienić na ułamek zwykły, że mnożymy górę przez 10 i dół dzielimy przez 10. Zapiszmy to. Czyli możemy zapisać w taki sposób, a to jest to samo co 11 dziesiątych do potęgi minus drugiej. I teraz z racji, że mamy tutaj mało miejsca, spróbujmy tę operację wykonać w głowie. 1 dziesiąta do minus drugiej to jest 10 jedenastych do kwadratu. 10 do kwadratu to 100. 11 do kwadratu 121. Teraz mamy tutaj minus 0,1 to jest to samo co minus 1 dziesiąta do potęgi minus piątej.
I znowu, żeby pozbyć się tego minusa, możemy zrobić góra-dół, ale pamiętajcie, że pewne operacje w matematyce możecie robić w głowie. Czyli jeżeli podzielimy sobie, jeżeli tu mamy minus 1 przez 10, to na odwrót będzie 10 na minus 1, czyli minus 10 do potęgi 5. Czyli mamy po prostu minus, 1 i 5 zer. Raz, 2, 3, 4, 5. O, tutaj jeszcze jak wyszliśmy poza linię, ale widzimy o co chodzi. Teraz mamy kolejny przykład. Mamy minus 7 dziesiątych do potęgi minus drugiej. Czyli znowu do góry nogami. Czyli mamy 10 siódmych na minusie. 10 siódmych na minusie do drugiej potęgi. Czyli mamy po prostu 149. I kolejny przykład. Tutaj mamy ułamki, w których mamy całości. Czyli musimy zrobić tak, żeby pojawił nam się ułamek, który się nazywa ułamkiem niewłaściwym. Jeżeli mamy całości, to robimy tak. 2 razy 4 plus 1. 2 razy 4 plus 1 to jest 9 czwartych do minus trzeciej. I teraz wystarczy odwrócić do góry nogami. Czyli mamy 4 dziewiąte do potęgi trzeciej. 4 do trzeciej to 64. 9 do trzeciej to 729. Dalej mamy tutaj minus. Minus 3 i 1 druga. To jest, moi drodzy, minus 7 drugich do potęgi minus trzeciej. Czyli odwracamy do góry nogami. To jest minus 2 siódme do potęgi trzeciej. Czyli minus i trzecia potęga da minus. 2 do trzeciej to 8. 7 do trzeciej 343. No i kolejny tutaj przykład. Mamy minus, mamy tak, 2 razy 5 plus 3 to będzie 13 piątych na minusie. 13 piątych na minusie do potęgi minus drugiej. Czyli jak odwrócimy do góry nogami, to mamy 5 trzynastych do kwadratu, oczywiście na minusie, ale ten minus zaraz zniknie, bo minus i kwadrat się skrócą, czyli mamy 25 169. No i tutaj jeszcze mamy przykład taki. Minus 5 i 1 trzecia, czyli 5 razy 3 plus 1 to 16 trzecich na minusie. 16 trzecich na minusie do minus pierwszej. I teraz odwracamy do góry nogami, czyli mamy minus 3 przez 16 do pierwszej. A podnoszenie do potęgi pierwszej to jest po prostu przepisanie w tym przypadku tej liczby. Czyli przepisujemy coś takiego. I teraz robimy zadanie drugie. Oblicz stosując prawa działań na potęgach. I teraz tak. Mamy pierwszy przykład. I zobaczcie, macie takie same potęgi. A jak macie takie same potęgi i mnożenie, możemy zastosować czwarte prawo. Czyli tutaj mogę napisać, że będę stosował czwarte prawo. Czyli od razu zamieniam sobie na ułamek zwykły. 2,8 to jest to samo co 28 dziesiątych, bo po prostu rozszerzam ułamek. Mnożę to i to przez 10, górę i dół. A tutaj mam 5 czternastych do potęgi minus 3. To mi się skróci tak, że to zostanie 1 i 2. No i teraz mam, tutaj też mi się skróci, 2 razy 5 to 10, 10 na 10 to 1, czyli mam 1 do potęgi minus trzeciej. Może być w nawiasie, może być bez nawiasu. Jak policzyć 1 do potęgi minus trzeciej? Możemy skorzystać z definicji, to jest 1 przez 1 do trzeciej, czyli mamy po prostu 1. Bo 1 na 1 to 1. Teraz mamy dzielenie i mamy oto prawo. Zobaczcie, czyli będziemy mieli tak. 3,6 podzielić na 2,4 do minus czwartej. I teraz, jeżeli użyjemy kalkulatora, to 3,6 podzielić na 2,4 to jest 1,5. A 1,5 to jest w matematyce 1,5, to jest 1 i 1 druga. Tutaj po prostu będzie 3 drugie do minus czwartej, czyli to jest to samo co 2 trzecie do potęgi czwartej, a to jest 16,8 pierwszych. Dalej mamy kolejny przykład, czyli tu zastosowaliśmy piąte prawo. Teraz mamy prawo numer 3, czyli będziemy mnożyć sobą te potęgi, czyli mamy 1 piąta do potęgi minus czwartej. I znowu możemy korzystać z tego wzoru, jeżeli mamy ułamek, czyli mamy 5 pierwszych do potęgi czwartej i mamy 625. No i zostały nam dwa przykłady. Zobaczmy, jakie tutaj prawo będziemy mieli.
Tutaj będziemy mieli trzecie prawo, czyli tu będzie trzecie prawo, a jak jest dzielenie, to będzie prawo numer 2. Czyli mamy tak, 7 do potęgi trzeciej podzielić na 7 do potęgi szóstej i właśnie teraz zastosujemy to drugie prawo, które będzie tutaj. Czyli odejmujemy, czyli mamy 7, 3 minus 6 równa się 7 do minus trzeciej, czyli mamy 1 przez 7 do trzeciej równa się 1 przez 343. No i teraz mamy dalej. Tutaj mamy znowu trzecie prawo, a potem będzie prawo pierwsze. Czyli mamy 10 do minus 8 razy 10 do trzeciej. I tutaj właśnie to pierwsze prawo będziemy stosować. Czyli mamy 10 do potęgi minus 8 plus 3, czyli do minus 5, a to jest 1 przez 10 do 5, czyli to jest po prostu 1 przez 1 i 5 zer. Raz, 2, 3, 4, 5. I teraz, moi drodzy, chciałbym, żebyście spróbowali zrobić następujące zadania. Zadanie 2,76, podobne do tego w całości, i zadania od 2,77 do 2,80, przykłady BDFH. Pamiętajcie, że potęgi to są takie działania, że trzeba tutaj dużo ćwiczyć, utrwalać, żeby to wszystko po prostu weszło do waszych głów i żeby było dobrze. Dobrze, dziękuję za waszą uwagę i życzę wszystkiego dobrego.